Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w nietypowej gierce na moim kanale. Mianowicie dzisiaj zabawimy się we fryzjera, jak wnioskuję, i będziemy brutalnie golić ludzi. Sprawa wygląda tak, że mamy dwa tryby gry: Stylish i Speedy. Stylish polega na tym, że skupiamy się głównie na super wyglądzie, bez limitów czasowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tryb Speedy polega na tym, że musimy jak najwięcej osób ogolić w 1,5 minuty, jeśli dobrze pamiętam. Rekord jest chyba 35 osób, to jest masakrą. A ja skupię się troszkę inaczej, w troszkę inny sposób, ponieważ nie będę golił tak, jak mi gra sugeruje, lecz użyję pewnego swojego stylu. Wiem, że mi wtedy tego nie zatwierdzi, ale myślę, że będziecie mogli sobie zobaczyć, co mi tam w tej mojej łepetynie siedzi, i się pośmiać ewentualnie. Także tutaj mamy już gościa troszkę dopasowanego. Jeszcze troszkę tutaj pijanki, trochę nie wyszło, ale strzebiemy i przyjrzymy się, jak nasza koncepcja wygląda. No cóż, myślę, że całkiem fajnie to wygląda, dlatego finish! No niestety dostaliśmy 0%. Ludzie tutaj, chyba sędziowie, nie znają się na sztuce. No cóż zrobić, niestety taki jest. Takie jest brutalna prawda. Czy tutaj mi sięgnie? Ech. No trudno. Zgolimy temu panowi jeszcze brwi, bo ma takie krzaczaste. Tak, zgolimy. O tak. I tutaj jeszcze mu przedziałek walniemy, żeby był prześwit. I ładnie strzepiemy z niego, żeby zobaczyć, jak nam to wyszło. No super nam to wyszło. Finish. Jest to ok. O, tutaj nam się trafił specjalny okaz. Aż grzech tym się nie zaopiekować. Tutaj wąsiki zgolimy. I myślę, że zgolę wierzch. Tak. Wyrównamy tutaj do jednego poziomu. Jeszcze troszkę. Chyba troszkę przesadziłem. Ale to nic. O, super. Po prostu super. Jeszcze tutaj w ten sposób. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. No jest elegancko po prostu, zobaczcie. Tak golą profesjonaliści, osoby z wizją, z zaangażowaniem, a nie i tak, jak nam tu schematy mówią. To jest po prostu sztuka. To jest najprawdziwsza sztuka. I tutaj, żeby nam się udało, to może zrobimy tak. Tutaj, ciach. Zrobimy jeszcze jedną brew zgolimy. Trochę włosy sięgnęło, ale to nic. Jeszcze zrobimy. Nie mam takiej precyzji, bo bym swoje logo wyciął, ale to nic. Zrobimy tak. I będzie ok. Tutaj zostawimy taką podobiznę A. W środek nie przetnę niestety. No ale trudno. Zgarniemy. No i tutaj mamy ni to A, ni to góra jakaś. Także jest poczko. I myślę, że żeby nam tu zatwierdziło, to tego pana zgolimy według schematu. No niestety. Coś trzeba zrobić według tego, jak nam każą, żeby jednak się ucieszyli, że jesteśmy w jakiś sposób posłuszni. No to ogranicza niestety naszą kreatywność. Jednak, no cóż, trzeba się niekiedy podporządkować. Finish. Pięknie go goliłem, a i tak dali mi 85%. F, czy to nie ma pała? Okej. Back to menu. Spróbujemy sobie jeszcze Speedy. Tryb Speedy jest bardzo fajny też. Bo tutaj pojedziemy według tego, jak nam każą, ale niekoniecznie to będzie wyglądać tak, jak powinno wyglądać, ponieważ ja nie zwracam jakoś zbytnio uwagi na to, jak to wygląda, tylko żeby po prostu jak najwięcej sztuk przerobić.
Jakkolwiek by to nie brzmiało. Okej, mam tu wybrane. Tego pana tutaj zapryskamy i golimy. Super. Mamy drugiego. Okej. I tutaj pan się sobie życzy, żeby go na łyso obciachać. No to tak też zrobimy. Nie wiem, czemu na łyso chce się obciachać. Ma fajne włoski. No ale skoro chce się na łyso obciachać, no to ja mu nie będę odradzał generalnie. Ten pan też się chce na łyso obciachać. Ten pan ma w ogóle fryzurę, z którą świetny sposób można by było się bawić. Ale cóż. Skoro na łyso, to na łyso. Mamy pana. Zostało nam jeszcze pół minuty. Czemu znowu tego samego gościa muszę golić i znowu na łyso? Nie wiem, nie wnikam. Nie wnikam. Dobrze, tutaj jeszcze. Ech, co ta pianka? Słabą piankę mają. Zaliczyło. Spoko. Tutaj wąsy mam zostawić, tak? No okej. Myślę, że to będzie nasza ostatnia sztuka. Finish. No tutaj nie ma co zaczynać nawet. Słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Tak jak tu widzicie, 35 rekord. Nie ma sensu tutaj więcej się rozwodzić, ponieważ nie wiem, jak gra się przyjmie. W tej chwili, gdy wy to oglądacie, nie ma mnie w domu. Jestem na wyjeździe. Na wyjeździe w górach, tak, w górach. Gdy wy to widzicie, film został nagrany wcześniej, a ja pewnie sobie gdzieś tam czmycham obecnie w tym momencie. Także słuchajcie, nie wiem, to jest na pewno pierwszy odcinek, który opublikuję w czasie mojego niebytu na moim stanowisku. Postaram się jeszcze jakiś odcineczek opublikować, jednak jeśli się nie uda, no to mi się nie uda. Zobaczę, może jakiś vlog z miejsca zmontuję. Chociaż moim telefonem to będzie tragedia. Także to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!